Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demonidias i zapraszam was na trzeci odcinek z gry Deathloop. Być może będę was witał już następnym razem w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Deathloop. Zobaczymy, to zależy od was. Jest to już ostatni odcinek, który nagrywam przed podjęciem ostatecznej decyzji, czy robimy sobie serię z tej gry, czy też może nie. Jeśli chcecie serię, zostawcie proszę kciuka w górę pod tym odcinkiem, zapraszam też do komentowania. A tymczasem rozpoczynamy nasz kolejny dzień, kolejny cykl od nowa, ponieważ dzień ostatnio się skończył i dasz radę. Cóż za motywacja. To znaczy, że wiem już, co się teraz wydarzy. Tak! I mam dość budzenia się na tej jebanej plaży. Dokładnie. Mam to robić każdego dnia do końca swojego życia? Chuj z tym! Przerwę te pętle. To jest dobre podejście. Jednakże, tutaj oczywiście jako Colt mamy zadanie przerwanie tej pętli, ale jako Juliana mielibyśmy to wręcz chronić. Pytanie dlaczego? Mam nadzieję, że to się ciekawie jakoś rozwiąże. Nie ma to jak w Ruderze. I że gra tego nie zostawi jakoś w spokoju. Wyślij do arsenału. To jest upiorne. Czego? O, przecież. Naprawdę nie ma się czego wstydzić. Nie chcę psuć ci humoru, ale na tej jebanej wyspie nic nie jest normalne. Widzisz? Dlatego nie możesz jej zniszczyć. Jest wyjątkowa. Załatwiłaś mnie za pierwszym razem. I za drugim. Wiesz, co mówią o trzecim. Że to trudne dziecko lubi nastawiać rodziców przeciwko sobie. Na tej wyspie nie ma morderczych dzieci, prawda? Tylko ty, Colt. I Alexis, i Fia. I kto? W sumie wszyscy jesteśmy morderczymi dziećmi, prawda? Generalnie sprawa jest taka, że teraz już przynajmniej wiemy, że pamięć mu całkowicie przechodzi między dniami i cyklami w tej pętli. Posłuchajmy. Ale trochę inaczej to wygląda. Mówi coś innego. Życzę owocnego dnia. Tak. Niech się nie posra. spróbujemy na razie to po cichu jakoś ogarnąć. Tabliczka, proszę bardzo. No, dobra, wbić się do mieszkania, otworzyć safe, PZP, przerwać pętlę. Do dzieła. No, to przynajmniej wiemy. Nie przywyknę do tego. Że możemy teraz ten safe otworzyć, zanim nasz Juliana ubiegnie, jak to było ostatnio. Pytanie, czy Colt na pewno pamięta, jaki jest kod dostępu do tego sejfu teraz. Julian ukrada PZP, ale wciąż może ją ubiec. Tak, cała pętla czasu jest strasznie pokręcona. Prawie nowy świat. Kontynuujmy. Gramy też już na wersji tej po premierze, także mamy ten patch Day One, tak zwany, czy Day Zero, niektórzy mówią. Generalnie ważył coś koło 300 MB. Także trochę się tutaj pozmieniało, słuchajcie. I już nie będę mieć też takich błędów, jak były przed premierą. Zebrany sprzęt, medaliony, proszę bardzo. Możemy wejść sobie w zestaw. W sumie no tutaj jakoś mega dużo nie będziemy mogli tak porobić. No właśnie, z uwagi na to. Powtórka jak najbardziej fajnie, że nam zostaje. Broni alternatywnej nie mam. Mogę jedyne co zrobić, to wpakować sobie jakiś medalion tutaj. Tylko szczegóły wyposażenia. Tutaj zapoznać się z poszczególnymi funkcjami swojego wyposażenia. Dobra, to wiem. Ale czy przypadkiem nie zdobyłem medalionu do broni również? Mam amortyzator, dobra. To wpakujmy i słuchajcie, kontynuujmy updam w takim razie. Tutaj pięknie wygląda grafika w tym menu odprawy do kolejnej części dnia. Tak to sobie nazwijmy. Moje mieszkanie. Typowy styl w ogóle graficzny na Arkane Studios. Bardzo podobny do Dishonored. Widzę, że tutaj już bazują takiej grafice i to się sprawdza. Jest ona moim zdaniem taka ponadczasowa. Jak odpaliłem sobie Dishonored też po latach od premiery, pamiętam, to i tak wyglądało to sympatycznie, przyjemnie. Ale jak są gry jakieś fotorealistyczne, to one po latach się bardzo brzydko często starzeją. Okej. Okay. Generalnie co wy na to, żeby przejść tędy dość szybko, a nie bawić już po raz kolejny w jakieś skradanie, walkę z nimi. Chociaż jak ktoś jest obok, to czemu miałbym go nie pokonać?
Proszę bardzo. Mówiliście o tych znikających ciałach, że w sumie spoko motyw, spoko sprawa, bo może dzięki temu nie ma takich problemów logicznych, że na przykład skradamy się i ktoś widzi ciało i na nie nie reaguje. Lub jeśli reaguje, to byłoby słabe, bo musielibyśmy co chwilę zasuwać i chować te ciała. W Dishonored na przykład trzeba było chować ciała i mnie to osobiście wkurzało. Także przychylam się trochę do tej opinii, że spoko, nie będzie mi to już przeszkadzało, myślę, bo ma to sens, że te zwłoki znikają. Bardziej by mi przeszkadzało, jakby ludzie, jeśli przeciwnicy w sensie, nie wiem, to są ludzie dokładnie, niektórzy chodziliby po tych zwłokach i mieli je gdzieś, nie? Także tego typu rozwiązanie jest jak najbardziej spoko. Spróbujmy tędy jeszcze sobie wejść może. Dobra. Jesteśmy na dobrej drodze. A to pamiętam, to było chyba tak samo nawet nagrane. Ostatnio. Słuchajcie, jeżeli chodzi o decyzję, czy będzie seria, to jak się dowiecie o decyzji? Generalnie na moim Discordzie będę dał znać, na Instagramie. Linki macie w opisie. Instagram Demonidias Live. Jeśli ktoś z was jeszcze nie obserwuje, zapraszam serdecznie do zostawienia followka tam. Sporo się tam dzieje. Nie trzeba. Natomiast... O nie, nie. Niekoniecznie to chciałem zrobić. Nie chciałem zamieszania robić. Natomiast też, jeżeli... ktoś nie lubi takich stron, social media, Discorda i tak dalej, no to po prostu zobaczycie pojutrze odcinek lub go nie zobaczycie. To będzie znaczyło, że nie będzie wtedy serii. Teraz miejsce, gdzie ta Juliana może być też, nie? Gdzie ona chyba się może zrespić, tak to rozumiem. Również w mojej grze chyba ona może się nawet pojawić. Jako jakiś inny gracz na przykład. I wtedy mamy to polowanie. Oh shit. Czy to będzie bez zauważenia? Serio? No to pięknie. Bardzo satysfakcjonujące to było. Weźmy broń, rapier, bardzo fajna sprawa. Aczkolwiek... przełączymy sobie. Zawsze się boję, że wystrzelę przypadkiem, więc muszę bardzo tego pilnować. Dobra, zamknę okno jeszcze. Gram na PS5, to też mówiłem od początku, ale w razie co, tak przypominam, gramy na konsoli nowej generacji. To jest jakby konsolowy ekskluzyw, nie? Deathloop jakby, on jest na... Tylko na, jeśli chodzi o konsolę, to tylko na PS5 jest. Na lewak do piwa. O nie, znowu zmarnowałem! Znowu dzień do dupy. Elegancki medalion, witaj w programie, to jest dokładnie to samo, co było. Pytanie, czy to nie będzie zbyt nużące i monotonne. Pytanie, jak długa też ta gra będzie. Ta jedna pętla. Mówię o cyklu, czasami zamiennie na pętle, wiadomo o co chodzi, nie? Mam dość podobny gramofon u siebie i też fajną kolekcję winyli. Aż zawsze jak coś takiego widzę, to chętnie po prostu zrobię teraz pauzę, poszedł i posłuchał sobie i rozkoszował się dobrą muzyką. Ale kontynuujemy rozgrywkę. Nie żeby to było coś złego. O, dobra, PZP. Oby to było coś dobrego. Może będzie w środku. Zobaczmy. To jest to? Chciałem. PZP. Protokół zachowania pętli. PZP 3306. Priorytet najwyższy. Streszczenie. Wizjonerzy są pętlą. Pętla będzie trwała tak długo, jak długo żyć będą wizjonerzy. Aha, czyli... Trzeba będzie zabić tych bardziej wybitnych ludzi. Jak na przykład Frank. Chyba się Frank nazywał ten koleś, który gadał przez te megafony, czy inne tam systemy nagłaśniające. Wszystko, co zagraża wizjonerom, zagraża też pętli. Jeśli w tej samej interakcji... pętli. Zginą wszyscy wizjonerzy. Nastąpi destabilizacja i jej zapaść. Koniec imprez, koniec eksperymentów i koniec wiecznego życia. Taką mam rozkminę, czy takie życie, które ciągle przeżywam ten sam dzień, byłoby fajne, czy to byłby bardziej koszmar, nie? Ciekawa jakby rzecz do pomyślenia. Czy gdyby utknąć w jednym takim dniu i nie da się umrzeć, nie da się z tego wyrwać, no to czy to byłoby fajne tak naprawdę? Protokół. Znaczy, zależy jaki to byłby dzień w sumie, ale chyba wszystko... W kółku, jakby się powtarzało, to po jakimś czasie by się i tak znudziło. Protokół. Analizując wasze zainteresowania, biura i mieszkania, zidentyfikowałem istotne, słabe punkty każdego wizjonera. O, to będzie ciekawe. Patrzcie, ilu ich mamy. Mamy całą listę. Jest Frank, dobrze pamiętałem. Alexis. Duże zgromadzenia w posiadłości Dorseya. Abdam. Charlie. Nadzór nad grą fabularną na żywo. Abdam. Egor. Igor. Samotnie spędzany wieczory w laboratorium Serlinga. Kompleks. Fia, wystawy w pękniętym obrazie. Skała Freestat.
Harriet, zajęcia samopomocy, hangar numer 2, Zatoka Karla, Juliana, dokumentacja Biuro Archiwum Eonu, Abdam, Venji, testy przebicia, laboratorium badawcze, kompleks. W razie zagrożenia bezpieczeństwa eternaliści Eonu zostaną skierowani w wymienione wyżej miejsca. Wizjonerzy powinni unikać bliskich kontaktów między sobą aż do chwili zażegnania zagrożenia. Oczywiście obowiązek wytropienia i wyeliminowania zagrożenia spoczywa przede wszystkim na szefie ochrony, czyli na mnie. Poza tym, uważajcie na siebie i cieszcie się aśmiertelnością. Colt Van, szef ochrony program Eon. No dobra, czyli zrobiłem sobie generalnie zdjęcie tych wszystkich lokalizacji, musimy jakoś to zapamiętać, chociaż zgaduję, że i tak będą oni jakoś w grze zaznaczeni lub być może będzie jakaś rozpiska, ta właśnie PZP do sprawdzania sobie. W Abdam mamy ich aż 3, jeżeli dobrze widzę. Skała Freestyle to jest kolejna lokacja i kompleks końcówka. Tam też wieczór mamy, chociażby przy Igorze opisane. Dobra, teraz tak, jakby to ogarnąć w Abdam? Chyba najlepiej byłoby najpierw udać się... Bo o lokalizacji Charlie'ego koniecznie, w ogóle nie znam, nie? Jest nadzór nad grą fabularą, więc chyba Alexis najpierw. Duże zgromadzenia w posiadłości Dorseya. To dzięki temu przerwę pętlę. Dobra, 8 osób, jeden dzień, po 3, trudniejsze niż się wydaje. Ty! Co jest? Dobra, więc jaki jest plan? 8 celów, jeden dzień, potrzebujemy jeszcze kilku koltów, jeśli mamy roznieść tę wyspę w koltowej rozpier... Co? Nie, słuchaj, nie mogę zostać długo. Skąd się tu właściwie wziąłeś? Nie zginąłeś 2 iteracje temu, czy może 3? Ucz mnie, Colt! Słuchaj, istnieją nas tysiące, albo i więcej. O kurde. Wiem, ale żaden z nas sobie nie poradził. Musisz postarać się lepiej niż cała reszta, więc nie strzelaj do wszystkiego. Ale ja lubię sobie postrzelać. Musisz być bystry, to jedyny sposób, żeby to naprawić. To i to. Wolę koltową rozpierduchę. Laboratorium Wenji. Rozgryź rezyduum, ułatwić to życie. Albo rób jak chcesz. Nieważne, koniec trzymania za rączkę. Na co się patrzysz? Dlaczego? Skurwysy. Widziałem, że zniknie. Dobra. No to zaczynamy. Laboratorium Wenji. Z PZP wynika, że było w kompleksie. W sumie mogę zacząć tam. Ukończony najdłuższy dzień. PZP to nie broń, ale zawiera coś niemal lepszego. Informacja o tym, gdzie poszczególni wizjonerzy są najbardziej podatni na atak. O, witaj na Blackreef. Ukończony najdłuższy dzień. Teraz jakby rozpoczęliśmy prawdziwą grę. Colt z przeszłości dorzucił też coś od ciebie. Coś jeszcze. Badania Venji nad czymś, co nosi nazwę Rezyduum. Pomogą ci przerwać pętlę. To jest twój nowy trop. Według PZP Venji przeprowadza eksperymenty w twoim laboratorium w kompleksie. To twój nowy cel. Czyli nie wybieramy sobie sami chyba tej kolejności. A może możemy, a może jednak nie. No tak czy siak, mamy wyjść stąd. Mam już dość amunicji. Ale czemu nie chciał wymienić broni? O. Czy zamiast pistoletu? Tak byłoby to spoko, myślę. Dobra, możemy wyjść w sumie. W miarę bezpardonowo. Możliwe, że nie byłbym w stanie nawet tego zrobić jakoś tak. Wiecie. W swojej kolejności. Skoro gra mnie tutaj jednak za rączkę prowadzi, wbrew temu co Colt powiedział. Czy nie? No chyba muszę, bo... Tu jest kompleks, Abdam. Frank co wieczór odpala pokaz fajerwerków. To o tym nawet słyszeliśmy ostatnio. Jednakże no musimy i tak jakąś sensowną kolejność zachować tego wszystkiego. Tu nie jest bezpiecznie. No na razie nie jest, bo nikogo tu nie ma w sumie. Trochę dziwne. Bądź ostrożny, Colt. A co jest w środku? Biblioteka tu jest. O. Dobra, do biblioteki na razie nie będziemy wchodzić. Chodźmy w takim razie według znacznika. To będzie bolało. O.
Fajnie, że stoi w miejscu. W miejscu śmierci jednego z nich. Ze swoich. To było bardzo sensowne rozegranie. Żadnej sensownej broni przy okazji jednak nie ma. Chyba tędy możemy sobie przejść. Pytanie, czy na spokojnie? Czy ktoś tu się jeszcze czai? Chyba na spokojnie. To jest sam początek. Dobra. Chociaż tych dwóch jakoś nie napotkałem ostatnio. Ale nieco inaczej tutaj poszedłem, więc nic więc dziwnego. Każdego popołudnia Wendy. Południowy Charlie. Ryba wyciągnięta z wody. W jego klubie ranek. Dobra muzyka. Frank Spicer. Okej. Okay. No generalnie pójdziemy według tego. Zwijamy się stąd. Nie będziemy kombinować z naszą własną kolejnością. Masz 8 celów i ograniczony czas. Pierwsza na liście dr Wendy Evans. Okej, okay, skoro jest pierwsza, no to zróbmy to według tej kolejności. Ale skoro już tutaj jestem, to bym zrobił raczej wszystko w updem najpierw, a potem poszedł dalej. No ale może gra wie lepiej. Może nie kumam czegoś. Udało ci się przeżyć. Człowiek z planem. Super rozwiązane. Zadanie. Dobra. Kontynuujmy. Szkoda czasu. Wiem, co zdobyłem, także nie ma to za bardzo znaczenia. I pora dnia niestety, ale się protokół zmienia na Black Reef. Dużo wielkich słów, by opisać prostą rzecz. Zabij wszystkich wizjonerów jednego dnia, a przerwiesz pętlę. Tyle. Wiem, gdzie spędzają czas, ale dopadnięcie ich pewnie wcale nie będzie takie łatwe. Dobrze, że uparty ze mnie skurwysyn. Fajne są te przerywniki, naprawdę mega. Odejdąc z PZP i ustalając miejsca, w których przebywają wizjonerzy, udało ci się ukończyć trop o nazwie Najdłuższy Dzień. Tropy nie dotyczą wyłącznie wizjonerów. Kliknij tutaj za pomocą kursora, by rzucić okiem na trop arsenału. Dobra, pokaż. Kolejne są łuczki. Jak mówiliście, jest ich mnóstwo, ale to mnóstwo w tej grze. Zobaczmy. Znaleźć wyniki badań Wendy. Główna naukowiec Eonu może przewidzieć, jak zachowywać przedmioty między iteracjami pętli. Warto chyba pobuszkować w jej notatkach i probówkach. Super sprawa. To byłoby bardzo przydatne, gdyby tak się udało. Wszechobecność. Laboratorium Wendy. Rezydium. Klucz do przerwania tej pętli, o ile mogę sobie ufać. Tropy arsenału pomagają zlokalizować i zdobyć potężne narzędzia, które ułatwią ci przerwanie pętli. Są to... No i czasem się dziwicie, czemu ja tak czytam, ale patrzcie, jak to jest napisane. Są to unikalna broń, tabliczki zapewniające mistyczne moce oraz jedna bardzo ważna umiejętność. O Boże, jeszcze? Trop wszechobecność pomoże ci odblokować jeden z sekretów z programu Eon Infuzje. Gdy chcesz podążać tropem, pamiętaj, aby go śledzić. Dzięki temu aktywujesz związane z nim znaczniki i wskaźniki interfejsu. Użyj kursora, aby wybrać wszechobecność i zacząć śledzić ten trop. No dobra, trop nie jest śledzony. Naciśnij kółko, aby wrócić do szczegółów misji. Czas na Black Reef dzieli się na 4 pory dnia. Ranek, południe, popołudnie i wieczór. Pory dnia nie zmieniają się, gdy przebywasz w dzielnicach, więc możesz eksplorować je we własnym tempie. To wiemy już od dawna. W tej chwili mamy południe. W przeszłości, za twoją sprawą, Colt odwiedził w południe kompleks. W przyszłości możesz znów wrócić do kompleksu o tej samej porze lub wykorzystać ją, aby rozejrzeć się w Updam lub na skalę Freestat. Dzielnice oferują różne możliwości i wyzwania, uzależnione od pór dnia, w których je odwiedzasz. Na przykład laboratorium doktora Wendy Evans jest dostępne wyłącznie po południu. Jeśli zamierzasz je przetrząsnąć tak, jak zasugerował inny Colt, to musisz to zrobić właśnie wtedy. Ten element nie tylko wyświetla informacje o bieżącej porze dnia, ale pozwala też przenieść się między nimi. Nawet na Black Reef pory dnia następują po sobie w znanej nam kolejności. Po ranku następuje południe, po nim popołudnie i wieczór. Fajnie, że to wytłumaczyli, bo bym nie wiedział. Po nocy znów następuje ranek, ale ze sprawą pętli jest to poranek poprzedniego dnia. No właśnie. Czyli nie ma sensu w sumie przeskakiwanie między tym. Chyba, że chcemy przeczekać właśnie tak jak teraz, żeby do Wendy móc się dorwać i zdobyć przedmiot, który pozwoli nam zachowywać przedmioty między innymi iteracjami. Ma to sens. W tej chwili mamy południe, więc przesuń kursor tutaj i przytrzymaj, aby poczekać do popołudnia. Okej, okay, jak widzicie, nie mam nawet za bardzo na to wpływu. Gra mnie tak kieruje i musimy to zrobić, bo to jest w formie znowu takiego samouczka. Kompleks. Wszechobecność. Obecnie w kompleksie dostępne jest laboratorium Wendy. Wybierz dzielnicę, aby się do niej przenieść. I eksploruj. Ciągle bada pętlę. Ciekawa sprawa. Generalnie
Wydaje mi się, że mocno tutaj pokombinowali, a w zabawie czasem łatwo o jakieś błędy w grach i w filmach. Błędy logiczne. Paradoksy, wiecie, te sprawy. Chyba, że ci się uda. Zachowasz ją. Udaje mi się, nawet kiedy przegrywam. Więc jak mogę zachować broń? Ona nam to wyjaśni jeszcze. Nie dlatego tam jesteś? Nie będę ugać. Wysłałem się tu. Nie ty jeden masz dodatkowych siebie. Nie jesteś specjalny. Ale jeśli mi się uda... A, czy ona też ma dodatkowych siebie. Powodzenia. Ciekawe, czy w takim razie... Infuzja brzmi coraz lepiej. Ciekawe, czy ci cali... Wizjonerzy też mają dodatkowych siebie. O. Anuluj. Jeśli tak, to mamy przerąbane. W zasadzie. Teraz może by się udało pozbyć tego zagrożenia. Dokładnie. Pięknie, cisza i spokój. Czy to jest coś, co powinniśmy zhakować? Chyba nie. Fajne jest to chodzenie między dzielnicami, ale mam wrażenie, że trochę ich mało. Proste medaliony. Pewnie później też będzie można i je zachowywać. W sensie, chodzi mi o to, że... Mało jak mało, ale żeby to nie było później po prostu powtarzalne jakoś bardzo. Że ciągle w tym samym otoczeniu jesteśmy. Ale ładnie. Tu jest jeszcze jeden. O! To było dziwne, że przeżył. Kurde. Ale celnością to nie grzeszysz. Dobra, chyba tyle. Tak. No bo małego kalibru. Nie chciałem tutaj hałasu robić, nie wiadomo jakiego. No ale trochę zrobiłem, okej? Okay? W ogóle wieżyczka balistyczna tutaj była, kurde, ja muszę to częściej hakować i tym się posługiwać, bo to jest naprawdę mega przyjemne, kiedy jakaś wieżyczka może za nas brudną robotę odwalić, nie? Igor is an idiot. Zakradnij się i zadźgaj. What? A może to najpierw... Załatwimy... Oj. Bardziej... Po cichu? To chyba samo nie puści, nie? Tego naładowania. O, samo nie. Fajnie. Bardzo fajnie. Za daleko niestety. Aczkolwiek. Proszę bardzo. I tu była szyba, nie? To właśnie odnośnie tej powtarzalności mówię, no tutaj byliśmy ostatnio. Mało amunicji? Już mi się gwoździe kończą? Czas dosypać. Ci się w ogóle nie orientują, co się dzieje. O, dobra. A jednak. Widzisz zdrajcę? No jak tak wasze życie wieczne ma wyglądać, to nic dziwnego, że Colt jest zdrajcą. Dobra, nie było źle, ale muszę się wyleczyć, bo prawie padłem już. A to byłby przypał na samym początku, w sumie, iteracji. Chociaż odcinek już trochę trwa. Przyznam, że przy tej grze naprawdę mega szybko idzie. Czas. A mogę ją podnieść? Teraz. Rozłóż, podnieś. O. Kurde, myślałem, że ta Juliana gdzieś tutaj jest. Byłoby pięknie, gdybyśmy na nim tak trafili. Będzie teraz ich dużo gdzieś. To po prostu rozstawię tę wieżyczkę i wszystkich rozwalę. Właśnie nią. O, na przykład tu. Proszę mi pomóc. Ale mi się. Ej, atakują ją. O, się wściekła. Wszystkich rozpierdzieli. Kurde, jakie to mocne jest. Aleksis zaprosił Wendy na imprezę jakąś. Jezu, ile was tu jest? Boże, ona nie ma litości w ogóle.
Dobra, spokojnie wieżyczko. Cześć. Ja z przyjemnością sobie wyłączę i wezmę ciebie, bo to jest chyba moja najlepsza broń, jaką znalazłem do tej pory, mam takie wrażenie. Także na pewno z tego nie będę rezygnować. Super to wygląda. Fakt faktem mało co dostaje dzięki temu, że ona wybija wszystkich wrogów, bo jakoś tak, nie wiem, jakieś doświadczenia w grze czy coś takiego. Ja przedmiotów to tak za bardzo nie zauważam po tego typu eliminacji wrogów. Jakoś tak znikają chyba te rzeczy z ziemi, mam wrażenie. Ale cóż, jak teraz przejdę tędy, tak? To jest właściwy kierunek chyba. Czujnik sobie wyłączymy. Pyk. No i teraz dobrze byłoby to rozegrać. Rzeczy. Ekstrawagancja. Pa! Niech ta wieżyczka sobie tutaj postoi. Chociaż w sumie... O, oj, tutaj malutka. Mamy przejść tam dalej, więc... O, Benji. 20% strat? Przenoszenie tutaj pojemnika ze sterowni jest... Posłuchajmy najpierw. Rezyduum zdaje się znikać podczas transferu. Oczywiście, ale gdzie ono jest? Coś wpływa na proces tworzenia błyskotki. Musimy powtórzyć test. Czy wyniki się zmienią? Jaki jest sens twojej obecności tutaj, skoro mówisz mi rzeczy, które już wiem? Wykaż się oryginalną myślą, albo wracaj... Ciekawe, która jest teraz. Oj. Co to kurwy? Dokąd się to światło wybiera? Przypomnij mi, czemu co nie jest? Mogę mieć kolbowej burzy. Venge? Kurde, ich jest jeszcze więcej tutaj. Są dwie wieżyczki. Tę ze sobą wezmę. Aha, i one nie usłyszały tego. Czujnik sobie zhakujemy. To zamknięte laboratorium. Jesteś istotną prostą. Przeciwdziałem i to nigdy nie potrafiłeś planować. Jezus Maria. Co jest? Dobra, to nie jest takie łatwe. Moją wieżyczkę muszę podnieść. Ona się tam bardzo przyda. Nie sądziłem, że aż tyle ich tam jest. Pierdzielona Venge też ma swoje kopie, także każdy jeszcze z nich ma skopiowanego siebie, nie? A cicha eliminacja to trochę bez sensu by była. Czemu? Trochę dziwnie czasami działają te... Czy to przełączanie między bronią? Nie, schowaj. Schowaj się. Ej. Czemu nie mogę im ruszyć teraz? Była chyba jeszcze jedna... wieżyczka, czy nie? Co jest, kurde, jak mnie ktoś nie usłyszał? Dobra, nie ma jej. Nie wiem czemu. Zniknęła, słuchajcie. Ha. Oni już wiedzą, że tu jestem. Prawdziwy potencjał tkwi. Kolejnymi iteracjami pędzi. Nieograniczony czas oznacza oszałamiające możliwości. Czyli gość! Może... No odblokuj to! Do cholery. Dobra, zostało 10. Myślę, że to jest żart. A nie na serio. No my tak naprawdę można powiedzieć bossa trochę tutaj teraz.
Szlak muszę przeładować. Ja też. Zabójcza pułapka. O. Bardzo mało życia. Nie, no to jest na serio, on liczy. Tyle ich tu jest. Potrzebuję życie. Potrzebuję więcej życia. O nie. O. Jest w końcu coś do leczenia. Bo jak normalnie było tego pełno. O, oh, fuck! Umarłem od tego! Nie zwróciłem uwagi, że coś się już stało! To ta kompresja. Dobra, to było moje ostatnie życie. Musimy to ogarnąć. Ale to już wyłączyłem. Zabójcza pułapka, co ja. W górę chyba nie mam do końca po co iść. To jest kolejna. Nie no, bez jaj. Nie mogę mi zadźgać. Ha! Zapętlenie. Gin, gin, gin do skutku. Po zdobyciu powtórki umrzeli na dobre, czy raczej to rozpoczęcie kolejnej pętli. Eterna lista położył kres twojej zdradzie, ale tylko dziś. O mój Boże, słuchajcie, no nie skończyło się to happy endem, ale na tym sobie zakończymy ten właśnie odcinek. Nieudane polowanie na, powiedzmy, bossa. Na pierwszego tak naprawdę z tych wizjonerów oświeconych. Venge Evans mnie zgładziła. Zgon na Venge Evans od broni palnej, ginna od jednego z wielu niebezpieczeństw na Black Rift, czyli właśnie dekompresja była, no i znowuż od broni palnej Venge Evans. Moi drodzy, to by było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, bardzo, ale to bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę. I zostawcie kciuka w górę. Oczywiście, pod tym odcinkiem. Zapraszam do komentowania, a wtedy przerodziliśmy to w pełną serię Zagrajmy Wy. Także cóż, to było tyle. Wielkie dzięki, że jesteście. Alexis zaprosił Venge na swoją imprezę. To jest coś, czego się oczywiście dowiedzieliśmy, ale tymczasem przecież rozpoczynamy od nowa na plaży. Tak to wygląda. I tak, trochę klatkowało to normalnie w grze. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Na Black Reef śmierć jest porażką, dzięki którym można wiele się nauczyć. Czasem sukces wymaga kilku podejść, a pętla daje ci wolną rękę i możliwości eksperymentowania. Jest tylko jeden problem. Do czasu rozwiązania problemu Venge i odblokowania fuzji, rozpoczęcie nowej interakcji pętli będzie powodowało utratę zebranej broni i sprzętu. Zachowasz swoją wierną maczetę, zardzewiałe limp, 10, tabliczkę powtórki i kilka medalionów, ale poza tym wszystko, co udało ci się zdobyć poprzedniego dnia, będzie trzeba grać od nowa. Także ona to jest taki kamień milowy, taki punkt, w którym już możemy zachowywać sobie nasze przedmioty i rozwój postaci ma jakiś większy sens wtedy, poprzez oczywiście zdobywanie przedmiotów. Możesz znowu zająć się Venge. Będzie ciebie czekała każdego popołudnia w kompleksie, ale z wyposażeniem, które Cole znajduje rano na plaży, będzie to trudne. Rozejrzyj się w innych dzielnicach rankiem i w południe, aby zdobyć tabliczki i broń, które zapewnią ci przewagę nad główną naukowiec programu Ion. Postaraj się tylko przeżyć do popołudnia. To jest ważna rada. Tabliczki w szczególności zapewniają potężne nadprzyrodzone umiejętności, tak jak teleportacja czy niesamowita siła. Zabij wizjonerów i przejmij ich tabliczki. Jeśli chcesz zdobyć więcej tabliczek, rozważ zaatakowanie Charlie'ego Montagne, którego przeskok pozwala na teleportację, lub Harriet Morse, której splot łączy ze sobą wrogów. To, co się stanie jednemu, dzieje się wszystkim. Ej, to jest super, jakby szczególnie na walkę z tą Evans to byłoby niezłe. Czyli mamy jednak dowolność w eliminacji ich. Fajnie. Eksplorując Black Reef znajdziesz wiele sekretów, kodów, wskazówek i informacji o różnych dzielnicach i porach dnia. Te odkrycia gromadzone są tutaj. Wiele z nich można śledzić, tak jak tropy znajdowane. Znajdowanie i wykorzystywanie odkryć jest kluczowe do sprawnego poruszania się po wyspie Black Reef, uwięzionej w pętli czasu. Pamiętaj, każda dzielnica to inne możliwości zagrożenia uzależnione od pory dnia. Czyli każda lokacja to są cztery inne lokacje, jakby w tym samym otoczeniu, jakby wiecie o co chodzi, nie? Inne wydarzenia, inaczej przeciwnicy i się zachowują, są inni przeciwnicy w ogóle. No i też inne rzeczy można tam zdobyć.
A działania podejmowane we wcześniejszych porach dnia mogą wpłynąć na wydarzenia mające miejsca w porach następujących po nich. Na pustym rankiem placu odbywać się może po południu koncert z liczną publicznością. Oczywiście pod warunkiem, że żadne wydarzenie go nie zakłóci. Wyspa Black Reef stoi przed tym otworem. Ciekawe, czy jakby były jakieś takie przedmioty typu jakaś mina, którą można zdalnie jakoś aktywować, to cokolwiek takiego, czy mogłoby na przykład później w kolejnej porze dnia w tej samej dzielnicy pozostać, zapisać się, że my na przykład coś takiego rozstawiliśmy i później jak właśnie będzie na przykład tłum, to wykorzystać. To jest ciekawa opcja w tej grze. Nie wiem, jak to wygląda, zobaczymy. Tak czy inaczej, mam jeszcze kolejną informację. Zachowaj czujność, inni gracze mogą nawiedzać twoją rozgrywkę jako Juliana, bo trudni ci realizowanie misji przerwania pętli. Wredna sprawa, bo można być dobrze przygotowaną już postacią jako Cold. Dobrze wam wszystko idzie, eliminacja waszego wizjonera, a i tak niestety padniecie łupem jakiegoś gracza. Ta opcja pozwala ci decydować, czy inni gracze mogą nawiedzać twoją rozgrywkę. O proszę, ja chcę go widzieć w offline. Powodzenia i pamiętaj, na Black Reef śmierć jest tylko chwilową niedogodnością. Tak, nie zniechęcajcie się. Tak to można w skrócie podsumować. Cóż, bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.